Oj, to jest bardzo skomplikowana odpowiedź na ten temat, bo to nie jest takie proste, jakby się wydawało. Na ogół jest tak, że chce się zatrzymać jakąś rzeczywistość, prawda? Ale również, i to chyba najczęściej, chcę się zarejestrować coś, co wywołuje we mnie emocje. Bo to ta pierwsza odpowiedź na pytanie dotyczy oczywiście najważniejszych zdjęć, jakie człowiek robi, a mianowicie dokumentuje swoje życie i to są zdjęcia bardzo proste, które po 10, 15, 20 latach otwierają niesamowicie pamięci. I człowiek mówi, o kurczę, jaki ja byłem fajny, jak fajnie było wtedy, jakie w ogóle były cudowne czasy i tak dalej, i tak dalej. Natomiast to drugie po prostu dotyczy już ludzi, którzy mają taką wrażliwość i bardzo potrzebują komunikowania z innymi ludźmi i jeśli coś ich porusza, to chcieliby, żeby to samo poruszyło też człowieka, który potem obejrzy to zdjęcie. I wtedy się naciska na spust. Wszystko, co pokazujemy, to jest przefiltrowane przez autora. Sam fakt, że pokazujemy to, a nie co innego, świadczy o tym, że wykazujemy, nasza wrażliwość jest większa na ten konkretny temat, czy na to konkretne zjawisko. Ale oczywiście uważam, że naszym obowiązkiem jest reagowanie naszym, to znaczy ludzi, którzy komunikują za pośrednictwem różnych gatunków sztuki z odbiorcą, jest opowiadanie o tym, co nas na przykład dręczy, męczy, albo co jest wspaniałe na tym padole, na którym żyjemy, prawda? I ja często ostatnio dostawałem takie informacje w Facebooku. Piękne pan robi zdjęcia, to niech się pan nie zajmuje polityką, tylko zdjęciami. No więc moja odpowiedź jest taka, że w końcu prezydent Duda jest prawnikiem z wykształcenia, a jednak zajmuje się polityką. To oczywiście jest żart. Niemniej jednak naszym obowiązkiem jest reagowanie na wszystko, co nas w jakiś tam sposób boli. Jeśli ja widzę brudy przy szosie czy przy ścieżce, no nie bardzo się mogę zatrzymać i zbierać za każdym razem. Niemniej jednak mogę, to, co mogę zrobić, zrobić materiał na ten temat, prawda? Jak my traktujemy swoją matkę Ziemię. Uważam, że demokracja się sypie, to moim obowiązkiem jest o tym mówić, a nie robić sobie tylko ładne obrazki i pokazywać je ludziom. Oj, to jest znowu, wydaje mi się, nie taka prosta odpowiedź na to. Ja uważam, że talent jest szalenie ważny, ale niepoparty pracą niewiele daje. I odwrotnie, jeśli nawet człowiek jest mało utalentowany, to niesamowicie ciężką pracą może dojść do wspaniałych rezultatów. A czym jest język? Język to jest taką wypracowaną przez autora formą komunikowania. Czyli no, znamy to z literatury, chociażby bezpośrednie przełożenie języka, prawda? Pojęcia języka na język literacki. Natomiast w fotografii, no to po prostu każdy sobie gdzieś tam próbuje znaleźć. Myślę, że to się odbywa w procesie bardzo długotrwałym. To nie trwa pół roku, rok, tylko to na to trzeba wiele lat
I nic dziwnego, bo życie jest tak długie, że po prostu wystarcza nam na to czasu, żeby w wieku tam 30, 40, 50 lat, a nawet 60 dopiero, nagle zbudować sobie jakiś wspaniały język, który w sposób, który nam pozwala na przekazanie tego wszystkiego, co chcemy przekazać, a odbiorca znowu nie ma jakichś większych problemów z odbiorem tych naszych przesłań czy czegokolwiek. Pamiętam ten czas i to był przypadek, o którym już wielokrotnie mówiłem, mianowicie narzeczony mojej siostry zostawił aparat w domu. Ja wtedy go wziąłem do ręki, ponieważ on miał długi obiektyw, to spojrzałem sobie przez tego Pentacona Sixa na okno, które budynku, domu, który był naprzeciwko naszego i zobaczyłem jakoś taką delikatnie intymną sytuację i pomyślałem sobie, że a jeszcze wtedy nie nacisnąłem na migawkę, że byłoby wspaniale, gdyby taki obraz zatrzymać, żeby go mieć dla siebie. I w zasadzie stąd się to wzięło. Wtedy dopiero do mnie dotarła jakaś siła fotografii, że ona zatrzymuje czas. Że coś, co się zarejestrowało, już zawsze będzie obrazem dostępnym dla wszystkich, prawda? Tylko się nie da cofnąć. Ludzie na tym zdjęciu nigdy się nie postarzeją. To jest ta magia fotografii. To jest ta absolutna magia fotografii, która jeszcze w dodatku polega na tym, że obiektywy pozwalają nam pokazać ten świat inaczej. Możemy sobie poprzez mało głębi ostrości wyciągnąć tylko ten element, który jest na zdjęciu najważniejszy, a reszta może być lekko taka nieostra, prawda? To, czego nie potrafimy robić wzrokiem naszym, prawda? Chyba że mamy taką mocną koncentrację, że jesteśmy w stanie się wpatrzeć właśnie w obiektyw i cała reszta gdzieś tam się nam zaczyna być nieważna, czyli się rozmydla.